Zdefiniowanie pojęć przyczyny i skutku oraz określenie ich miejsca przebiegu procesu chorobowego jest takim fundamentalnym parametrem, który musimy określić, jeśli chcemy prowadzić jakąkolwiek dyskusję na temat zdrowia. I z punktu widzenia holistycznego medycyna zachodnia zdała się pogubić w tym temacie i już niemal systemowo zapomina o przyczynach chorób, a bardzo często zdaje się ona mylić przyczyny ze skutkami. No i dzisiaj tutaj spotkałem się z panem Wojciechem Echelbergerem, psychoterapeutą, pisarzem, psychologiem, założycielem i kierownikiem Instytutu Psychoimmunologii. No i będę chciał tutaj porozmawiać właśnie o tym fundamencie przyczyn i skutków i jak to się później, że tak powiem, gdzieś przedstawia w tym wszystkim, czego na co dzień dotykamy, związanego z ujęciem medycznym, ze zdrowiem i z dotykaniem tych dysfunkcji. Panie Wojciechu, czy to z punktu widzenia psychoimmunologii, tak, bo tutaj na razie zacznijmy od tego miejsca, czy rzeczywiście przyczyna i skutek to są takie oczywiste rzeczy i czy możemy je jednoznacznie po prostu jakoś odnaleźć i użyć je do naszego spojrzenia na zdrowie? No, to jest nieustanne poszukiwanie. Właściwie szukając przyczyn różnych chorób, czyli prawdziwych przyczyn, skutków, które znajdują swój wyraz w jakichś objawach chorobowych, no możemy iść coraz głębiej jak gdyby w tę rzeczywistość ciała i umysłu i właściwie... Koło zatoczymy jakieś. No może nie zatoczymy koła. No w sensie takim mistycznym to koło będzie zatoczone, bo wtedy przyczyna staje się skutkiem, a skutek przyczyną, ale tu nie o to chodzi w tej rozmowie. Tylko o znalezienie takich skutków, takich przyczyn, które są najistotniejsze i najgłębsze, które w związku z tym im głębiej znajdziemy przyczyny, tym prawdopodobnie nasze leczenie i nasza interwencja jakaś pomocowa będzie bardziej skuteczna. Więc z punktu widzenia psychoimmunologii, oczywiście psychoimmunologia, jak sama nazwa wskazuje, szuka przyczyn chorób w psychice i w umyśle generalnie, w sferze przekonań, w sferze emocji, w sferze jakichś, prawda, skryptów życiowych tak zwanych, czyli no, wychodzi z takiego założenia, które zresztą potwierdza się częściowo, albo może nawet coraz bardziej w psychoneurologii, że tak naprawdę ciało jest w pewnym sensie emanacją umysłu. Niektórzy to wręcz formułują w jednym krótkim zdaniu. Ciało jest umysłem, ciało jest mózgiem. Okazuje się, że, prawda, mózg ma swoje receptory wszędzie, we wszystkich tkankach, we wszystkich organach ciała i no, można z tego wyciągać taki wniosek, że to, co się dzieje w mózgu, czyli to oprogramowanie mózgu zwane umysłem, no ono może w ogromnej mierze wpływać na stan ciała. No oczywiście szukamy jakiegoś tutaj złotego środka, bo psychoimmunologia nie chce sobie też uzurpować jedynej dogmatycznej prawdy. Bo to się przenika prawdy, wszystko oczywiście. Tak, bo to się wszystko przenika, ale no, pewne... Jakaś większość gdzieś jest, tak? Jakaś pewne wychylenie w tę stronę jest, można powiedzieć, kompensuje to, co do tej pory się działo, mianowicie poszukiwanie przyczyn chorób głównie w wymiarze materialnym, fizycznym, cielesnym. I doszliśmy, szukając tego jako tę naukę, doszliśmy do tego, że tych przyczyn, doszliśmy do tego, że to, co jest tam wewnątrz i to, co nazywamy tą przyczyną, no jest jakąś materią, ale ono jest właściwie też energią i się zmienia nagle w energię. No, to wszystko jest... No, to współczesna medycyna jakoś nie chce tego zauważyć, w każdym razie z trudem asymiluje taką prawdę, że każda molekuła, która ma wpływać na poziomie materialnym, na stan ciała, a także na stan umysłu czasami, prawda, jak leki psychotropowe, że ona ma jednocześnie swoje promieniowanie elektromagnetyczne, że ma, daje jakieś widmo elektromagnetyczne, które znamionuje to, że no, emanuje energię. Więc
ten energetyczny czynnik w oddziaływaniu molekuł jest jakoś ignorowany. Ja tylko właśnie to zauważam. No dokładnie, bo to jest, ja myślę, że to jest znowu ten znak czasu, że to wynika po prostu z tego, że no nie było, tak, zakładam, że to w przyszłości, nie było tych przyrządów, które mogły to zweryfikować, natomiast teraz one są, no i to już właściwie już oficjalne, tak, że no, są te przyrządy. W astrofizyce już dawno te przyrządy istnieją i na przykład skład... No w Rosji na pewno. Skład odległych planet, prawda, bada się na zasadzie analizy światła, które te planety odbijają lub którym świecą, tak, jeśli to są gwiazdy. No dobra, to tak mówimy rzeczywiście nie o przestrzeni tam 50 lat powiedzmy, tak? 50 lat jakaś taka technologia, pewnie ta kosmiczna, elektromagnetyczna gdzieś działa. I tak jak mówię, ja wiem na pewno, że to w Rosji jest to wręcz no, od bardzo wielu lat jakby oficjalne. Można i w sieci filmy zobaczyć, no po prostu ci naukowcy są oficjalni. I, no i, ale to też się wiąże jakby z systemem rosyjskim medycznym, on też jest po prostu otwarty na te. Ale u nas w Polsce no, jakoś to, że tak powiem, ciężko idzie. No, ciężko idzie, to może nie będziemy się zajmować powodami, dla których. Ja myślę, że tak idzie. Możemy, oczywiście nie dotykajmy tutaj, nie wiem, jakichś firm konkretnych czy jakichś kwot, bo to nie o to chodzi, tak? Bardziej szukajmy takich ludzkich powodów, tak? Ludzkich, wynikających z ludzkiej natury, tak? O tym może jakoś, może tutaj no, to, co wynika z ludzkiej natury, to już jest znane dawno, że okazuje się, że dorobek naukowy naszego życia jest kwestionowane przez jakąś nową teorię, czy jakieś nowe odkrycie, no to bardzo nam trudno jest to przyjąć, prawda? I szczególnie jeśli to jest nasza praca na przykład i mamy oczywiście i jesteśmy jak gdyby trud naszego życia tutaj jakoś się w tym zawiera. No więc takie procesy trwają długo, no, mamy na to tysiące dowodów, że to tak właśnie się odbywa. Ktoś to bardzo radykalnie ujął, że nowe odkrycia i nowe teorie są akceptowane dopiero wtedy, kiedy wyznawcy poprzedniej teorii czy paradygmatu umrą. Ale to nawet to wtedy też niekoniecznie działa. Ale to mi się też kojarzy, bo to znowu dotykamy natury człowieka. To jest tak, jak się mówi o cesarzach rzymskich. No, cesarstwo, wiadomo, cesarstwo rzymskie, natomiast się mówi o 5 dobrych cesarzach. I co ciekawe, wszyscy według historii byli adoptowani. To taka dygresyjka właśnie a propos tego, co jest moje, tak, co jest moje rodziny i co rzeczywiście jest prawdą. Tak, bo to dotykamy sprawy tego właśnie przekazu kulturowego, czy też przekazu paradygmatu, który nam opisuje świat i który dogmatyzujemy często, no, że jeśli właśnie jesteśmy adoptowani, tak, no to mamy pewien dystans do tego, co dziedziczymy w tej przestrzeni kulturowej. Więc no, jeśli chodzi o te przyczyny, to oczywiście psychoimmunologia i w ogóle psychosomatyka. No właśnie, to też może powiedzmy, bo to też my tutaj, że tak powiem, no to są pierwsze spotkanie, budujemy ten fundament komunikacji. Psychosomatyka i psychoimmunologia, tak? Są niby dwa określenia. Psychosomatyka jest takim czysto jakby naukowym, bo też na studiach jest po prostu psychosomatyka, tak? Czyli odniesienie sfery psychy i sfery somy, czyli ciała, tak? Natomiast tutaj psychoimmunologia już... Wzajemna zależność, tak? Tak, zależność. Psychoimmunologia jest sferą psychiczną, ale i immunologiczną, czyli w aspekcie konkretnie obrony. No obrony i odporności. I tu właściwie podstawowym kierunkiem badań i takim mocno już ugruntowanym w faktach są badania nad stresem, gdzie okazało się, że no, bardzo prosta zależność. Stres, reakcja stresowa organizmu jest zarządzana niejako przez adrenalinę. Adrenalina działa na układ immunologiczny w taki sposób, że go wyłącza lub częściowo wyłącza. No i wtedy po prostu nasze organizmy są całkowicie bezbronne przed inwazją jakichś wrogich czynników. No, w związku z tym słusznie stres i nieumiejętne radzenie sobie ze stresem no, uważane jest coraz częściej za przyczynę tak naprawdę wszystkich chorób.
ponieważ jeśli układ immunologiczny działa sprawnie, ma wysoko postawioną barierę, no to wówczas jest mało prawdopodobne, że nawet w trudnych czy groźnych sytuacjach organizm zachoruje.